Mniej więcej rok temu przed aktualizacją dodającą do gry na zoomę, na moim kanale pojawił się film prezentujący podstawowe informacje na temat tego regionu. Idąc za przykładem tej małej tradycji, tym razem mam dla Was przedstawienie wszystkich niezbędnych rzeczy, jakie dobrze jest wiedzieć, zanim trafimy do Sumeru. Nie będzie tu żadnych lików ani spekulacji, więc nie musicie się bać o jakiekolwiek spoilery. Wszystko, o czym tu powiem, to rzeczy bazujące na tym, co zostało nam oficjalnie przedstawione przez twórców albo po prostu znalezione w samej grze. A zarazem wszystko to, co wiemy na moment pisania tego odcinka, więc w przyszłości może to trochę. Heulet zmianie. Sumeru to czwarty region Teyvat, kraina elementu Dendro i region, w którym czci się Boga Mądrości, Dendro Archona, Lesser Lord Kusanali. Pośród innych narodów Teyvat, Sumeru znane jest głównie ze swojej Akademii, która kształci najznamienitszych naukowców na całym kontynencie. Niestety, w ostatnim czasie Sumeru stało się dość nieprzyjemnym miejscem. Spotkany przez nas Liben wspomina, że pojawili się tam jacyś dziwni ludzie, a nad całym regionem utrzymuje się złowieszcza aura i dzieje się coś podejrzanego. Można powiedzieć, że nad Sumeru zgromadziły się czarne chmury. Sam region podzielony jest na dwie główne części: pustynie oraz lasy. Póki co o pustyni wiemy niestety niezbyt wiele. Na pewno znajduje się tam dziwna piramida, nad którą kłębią się burze piaskowe. Zobaczymy tam też świątynie i ruiny dawnych cywilizacji oraz zakopanego wielkiego robota. Za to leśna część sumeru to już zupełnie inna bajka. Oczywiście podzielona jest na większe obszary, tak jak podzielone są inne krainy. W wersji 3.0 dane nam będzie podróżować po tych obszarach, ale najważniejszy dla nas jest obszar Avidia Forest. To do niego wejdziemy, gdy po raz pierwszy udamy się do Sumeru. Jest to teren z niezwykle rozległą, bujną roślinnością, bogatą fauną i florą. Wnioskując z wypowiedzi twórców, to właśnie ten obszar najbardziej narażony jest na Witering, czyli więdnięcie, wysychanie roślinności. Jest to coś, czym zmagają się mieszkańcy Sumeru od wieków i o czym na ten moment wiemy jedynie tyle, że pochodzi z głębi Świata. Do walki z tym zagrożeniem Sumeru powołało jednostki Forest Rangerów, którzy stacjonują właśnie w Avidia Forest, a dokładnie w części zwanej Gandharva Vile. Niedaleko znajdziemy Sumeru City, główne miasto Sumeru, w którym znajduje się zapewne wiele ciekawych miejsc, lecz wśród nich najważniejsza zdaje się być Sumeru Akademia. Na terenie całego Sumeru znajdziemy także wiele mniejszych i większych lokacji, które byliśmy w stanie podejrzeć, lecz nie za bardzo wiemy, gdzie dokładnie się znajdują. Jest to chociażby Port Ormos, obszar z dużymi zielonymi liśćmi, obszar z dużymi niebieskimi grzybami taki las deszczowy, który może być częścią Avidia Forest, ale też nie musi. Taki wysuszony las, zapewne na granicy leśnej i pustynnej części Sumeru. Coś, co roboczo nazwałem ogrodem botanicznym, ale nie mam pojęcia czym tak naprawdę jest, a raczej znajduje się poza głównym miastem. Wiemy także o drugim wielkim robocie, który znajduje się w lesie, a jest łudząco podobny do tego, którego widzieliśmy na pustyni. Na koniec wyróżniłbym jeszcze tą gęstszą część dżungli i brązowe świecące grzyby, ale znowu ciężko powiedzieć, gdzie dokładnie przyjdzie nam je spotkać. Jedno jest pewne, Sumeru jak na krainę Dendro Archona przystało jest niezwykle bogate w różnorodną roślinność. No dobrze, ale skoro geografię mamy za sobą, to pora porozmawiać trochę o tym, jak Sumeru w ogóle funkcjonuje jako państwo. To co wiemy, to fakt, że Sumeru posiada najmłodszą archonkę, która została znaleziona zaraz po kataklizmie, czyli około 500 lat temu. I to na cześć jej urodzin co roku odbywa się najważniejszy festiwal Sumeru, subzerus Festival, który jak wiemy odegra istotną rolę w głównej fabule Sumeru. Jeśli chodzi o samą młodą archonkę, no to cóż, problem w tym, że wiemy o niej niezwykle mało i sporo wskazuje na to, że dystansuje się od życia swojego narodu. Czy to z wyboru, czy z przymusu, to się prawdopodobnie okaże. Więcej natomiast możemy powiedzieć o poprzedniej Archonce. Greater, Lord Rukadevata, bo to o niej mowa, prawdopodobnie zginęła podczas wspomnianego kataklizmu. To ona od niepamiętnych czasów chroniła Sumeru przed katastrofami i to ona stworzyła las deszczowy, by ludzie Sumeru mogli żyć w spokoju. Rukadewata odpowiedzialna jest także za system Akasha, system, który wykorzystuje gnozę Archonki do działania, a który pozwala zarządzać wiedzą jak zasobem. Zostawiła go swojemu ludowi a uczeni z Akademii zreformowali go w taki sposób, by wiedza mogła być łączona i dzielona wśród wszystkich jego użytkowników. Wykorzystują do tego Akasha terminale, które sami produkują. Niektórzy z najbardziej oddanych zwolenników Archonki Rukadewaty, którzy byli badaczami, założyli niegdyś Sumeru Akademię i pomagali jej w rządzeniu Sumeru. Zapewne między innymi dlatego po dziś dzień sporo osób, szczególnie uczonych, nie może pogodzić się z jej odejściem. Mimo iż ruka dewata odeszła, to Sumero Akademia, do której założenia się przyczyniła, istnieje nadal i przez lata zyskała niesłabnącą renomę w całym Tajwat. Aspirujący studenci z całego kontynentu przybywają tam, by się uczyć. Choć przedmiotów studiów jest wiele, to najczęściej studiuje się tam historię starożytną oraz tajemnice energii, elementów i fundamentów powstania świata. Nauka jest bardzo długa, ciężka i wyczerpująca. Sumeru Akademia jako instytucja pełni istotną rolę w codziennym życiu mieszkańców Sumeru. Nie dość, że odpowiedzialna jest za system Akasha, to bierze czynny udział w zarządzaniu całym państwem. Choć na ten moment nie do końca dokładnie wiemy, na czym ta rola polega. W Akademii spotykamy ludzi pełniących różne stanowiska. I posiadających różne tytuły. Najbardziej podstawowym są tam zwykli studenci, którzy uczą się, można powiedzieć, stacjonarnie, no i cóż, dla nich specjalnego tytułu nie mamy. Jednak, idąc dalej, mamy studentów nazywanych Driosh. Są to ci, którzy podróżują w ramach toku nauki i procesu badawczego. To głównie z nimi spotykaliśmy się przy okazji questów i eventów, gdzie to przeprowadzali jakieś badania poza granicami swojego państwa. Kolejnym tytułem jest Dastur. Szczyci się nim ten, kogo prace badawcze w pewnym stopniu zostały zrecenzowane i pozytywnie przyjęte. Następnie jest Herbat, to badacz o wysokim prestiżu, posiadający ogromną wiedzę i zajmujący kierownicze stanowiska. A na koniec najwyższym stopniem prestiżu jest tytuł Sagea, to najstarsi mędrcy, o których nie wiemy za wiele, poza tym, że są dość wpływowi i zasiadają w radach doradczych Akademii. Podział na tytuły to nie wszystko. Tak jak Hogwart posiadał 4 domy, tak Akademia posiada sześciu darszanów. To specyficzny podział, który pozwala nam dostrzec grupy szkoły wewnątrz samej Akademii, które skupiają się na konkretnym obszarze badań. Spantamat albo Armati to szkoła specjalizująca się w studiowaniu elementów i leylinów. Harvatat to szkoła specjalizująca się w studiowaniu antycznych run, Amurta natomiast specjalizuje się w biologii. No i tutaj zaczynają się schody, bo jest jeszcze kszariwar, ale nie wiemy, czym do końca ta szkoła się specjalizuje, oraz dwie pozostałe, jakie zapisał nam jeden z twórców Genshina na tablicy podczas jednego z teaserów i zostały one przetłumaczone jako szkoła przejrzystości albo szkoła zrozumienia, oraz druga szkoła, którą przetłumaczono jako szkoła przyczyn, Czyny lub szkoła celu. Jakie będą miały nazwy w grze i czym dokładnie będą się specjalizować, to się pewnie dopiero okaże. No dobrze, to teraz warto by przyjrzeć się temu, kogo, no i co możemy spotkać w samym sumeru, a co mogłoby nas zaciekawić. I choć Hoyoverse pokazało nam parę ciekawych konceptów nowych mobów i roślin, to ja skupię się na czymś innym. No dobra, okej. Okay. Muszę wspomnieć, że hydrofungi wreszcie dostają resztę swojej rodzinki. Ciekawe wydają się stworki, małe duchy, które podobno widziane są jedynie przez dzieci, ale i my będziemy mieli z nimi coś do czynienia. Prawdopodobnie będą one NPC-ami, które będą dawać nam questy, więc jakąś istotną rolę pewnie odegrają. Ważna będzie także frakcja, Mieszkująca teren Sumeru, czyli Eremici. Osadnicy, których korzenie sięgają antycznych, pustynnych cywilizacji i którzy mają duży związek z tym, co na pustyni pozostało. Na ten moment niewiele o nich wiemy, gdyż mało wiemy o samej pustyni, lecz zapowiada się na to, że odegrają znaczącą rolę, gdy fabuła na wspomnianą pustynię nas poprowadzi. Żyją oni kierując się własną mądrością i siłą i nie należą do sił zbrojnych Sumeru. Są po prostu zwykłymi najemnikami. Postrzegają się jako ludzi, którzy nie boją się zginąć, dzięki czemu mogą prawdziwie żyć. Jedno trzeba im przyznać, Wyglądają naprawdę fajnie. Na koniec rzućmy jeszcze okiem trochę na to, jakie postaci przyjdzie nam spotkać. Przyklonę się im dość pobieżnie, ale jeśli chcielibyście cały odcinek poświęcony którejś z nich, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. No to co. Na pierwszy ogień idzie Tainari, strażnik lasu Avidia, posiadasz dendrowizji, wszelkie problemy rozwiązuje szybko i profesjonalnie. Uczęszczał do Sumeru Akademii, do szkoły Amurty, specjalizującej się w botanice. Zaproponowano mu nawet objęcie roli nauczyciela w jej murach, lecz Tainari nie przyjął tej oferty, gdyż woli być bliżej lasu. Kolej. O tej postaci można mówić naprawdę dużo, gdyż pojawiła się jako Jedna z głównych postaci mangi. To, co na ten moment dobrze jest wiedzieć, to fakt, że w przeszłości powiązana była z Dottore. W pewnym epizodzie swojego życia trafia do Monsztat, gdzie bardzo się zmieniła, co w dużej mierze zawdzięcza Amber, a obecnie przyucza się do roli strażnika leśnego pod okiem właśnie Taineriego. Dory, sympatyczny kupiec sumeru, który zdaje się mieć coś wspólnego z Jinami, ma swoje sposoby, by zawsze znaleźć produkt, którego potrzebuje jej klient, i dokłada do tego wszelkich starań. W końcu kocha Morę bardziej niż cokolwiek innego na świecie. Saino, generał Mahamatra, Podobnie jak kolej pojawił się w Mandze, wiemy także, że jest on w pewien sposób powiązany z Sumeru Akademią, lecz do końca nie wiemy, jaką rolę tam pełni, woli gdy rzeczy załatwiane są w sposób dość jasny i zwięzły, a jego ubiór nawiązuje do tradycyjnych stroi noszonych w starożytnym Egipcie. Natomiast kaptur, który nosi wzorowany jest na głowie Anubisa. Nilo jest osobą, która lubi zbaczać z utartej ścieżki. W sumeru wyróżnia się tym, że w krainie mądrości i racjonalności podążyła za zamiłowaniem do sztuki i tańca, jest gwiazdą teatru Zubiar albo jakoś inaczej to się czyta. I zapewne z tego powodu to ona wykonuje najważniejszy taniec podczas sub z Festiwalu. Mimo wszystko jest bardzo przyjazną, ciepłą, spokojną, uśmiechniętą osobą. Candice jest strażniczką wioski Aaru. Krąży o niej wiele plotek, które przedstawiają ją jako osobę o ponadprzeciętnych zdolnościach, która potrafi nawet przywoływać burze piaskowe. Inne plotki natomiast mówią jednak, że jest bardzo troskliwą i opiekuńczą osobą, która zawsze pomoże potrzebującym. Jaka jest prawda? No, będziemy musieli przekonać się sami. Dehia jest eremita i najemniczką, no i cóż, na ten moment ciężko powiedzieć o niej cokolwiek więcej. al Tam. tutaj sprawa ma się podobnie, wiemy o tym, że uczęszcza, albo uczęszczał do Sumeru Akademii, do szkoły Harvatat, czyli do tej, która specjalizuje się w runach. Nahida, nasza mała, tajemnicza dziewczyna. I choć nie zostało to oficjalnie potwierdzone, to, no nie oszukujmy się, wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jest to dendro Kusanali. I jak już wspomniałem wcześniej, ciężko mówić o niej cokolwiek więcej, bo niewiele o niej wiemy. No i cóż, mam nadzieję, że to, co przedstawiłem, Wam się przyda, a odcinek Wam się spodobał. I też mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji kolejnych. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, na razie. Pa!